Przyjrzyjcie się w tych liściach, jakie tu mamy ostre kanty. Ona nam będzie kolorami informować, czy wszystko jest w porządku, czy coś. Tutaj jest typowy zegar dla Majsterkowicza. To jest taki grawer 3D, on ma taką fakturę. Projekty z HDF-ki, wszystkie wzory zegarów. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Was w moim warsztacie i na moim kanale. Wielkie pudło, grawerka laserowa. Widzieliście, już pokazywałem w kilku filmach ostatnich, że wezmę się za nią, że czeka na testy, że czeka na prezentację. Generalnie ma to być kolejny element mojej układanki odnośnie linii produkcyjnej i projektu, czy na hobby da się zarobić. Ci, co odśledzą mój kanał, dobrze wiedzą, o co chodzi. To będzie trzeci laser, który będzie, oczywiście, jeżeli się sprawdzi i będzie wszystko w porządku. Słuchajcie, dostałem taką propozycję współpracy. Nowa firma na rynku, nowe urządzenia. Zrobiłem research, słuchajcie, wygląda to naprawdę fajnie. Bardzo ciekawie, o tym Wam później pokażę, opowiem troszeczkę. Urządzenie przede wszystkim z obudowie. W obudowie, mało tego, urządzenie bezpieczne. Kilka bardzo fajnych, niespotykanych dla mnie do tej pory rozwiązań. Także to Wam pokażę, postaram się pokazać i omówić. Poza tym tradycyjnie montaż, krótka prezentacja montażu. Oczywiście najpierw unboxing, ale tutaj nie będziemy przesadzać, zobaczymy. Tu troszeczkę składania będzie, dla mnie to nie problem, ja lubię to robić. Zobaczymy, jak to wygląda. Pokażę Wam instrukcję, bo instrukcję już wyciągałem oczywiście sobie wcześniej, nie wytrzymałem. Świetnie przygotowany dokument, także to na plus. Reszta już wyjdzie w praniu oczywiście. Szybko składamy, szybki montaż. Na stole tutaj jakieś testy i ląduje to oczywiście tam, na stanowisko i będzie produkowało różne ciekawe rzeczy. To zobaczycie w wielu, wielu przyszłych filmach. Oczywiście jak wszystko dobrze pójdzie, jak uda mi się to uruchomić, jak będzie to działało tak, jak bym chciał. Ja już mam nożyk w ręce, zaczynam rozpakowywać to dla Was. Oczywiście to będzie jakiś time-lapsik, fajna muzyczka. Szybciutko się z tym uporam i pokażę Wam, co tutaj w tym pudełku się znalazło. Zaczynamy! Słuchajcie, już podchodzę, już pokazuję, nie widzicie mnie, ale ja się już uśmiecham. Dobre wieści, słuchajcie. Myślałem, że to będzie naprawdę masakra z tym składaniem, będzie zajmie to ogrom czasu, ale nic takiego, słuchajcie. Do poskładania mamy tylko obudowę. Laser, sama konstrukcja grawerki laserowej, rama, tutaj mamy wszystko już złożone. Zakładamy dosłownie tylko głowicę laserową, kilka pierdółek pod tytułem, na przykład takie nóżki. I mamy to gotowe, słuchajcie, konstrukcja wygląda bardzo fajnie, masywna, konkretna. Łańcuch mamy oczywiście tutaj do przewodów, także już tak wiecie, to profesjonalnie bardzo wygląda. To jest dla mnie znane rozwiązanie takiej prowadnicy, bardzo dobrze. Tutaj fajnie wszystko to ciasno chodzi. Aha, tutaj będziemy mieli taki fajny, szybki mechanizm blokady głowicy laserowej. Może zacznę od najważniejszej rzeczy, czyli głowica laserowa. Słuchajcie, duża głowica 20-watowa. Producent ma jeszcze również inne głowice 10-watową i chyba 2,5-watową. Z tego co wiem, w planie mają również w niedalekiej przyszłości wprowadzić 40-watową głowicę, co jest bardzo dobrą informacją. Generalnie firma się rozwija, strona internetowa działa bardzo dobrze, mamy tam również dużo osprzętu. To jest ważne, jeżeli szukacie grawerek laserowych jakichkolwiek, sprawdźcie to, ja zrobiłem research. Ważne, żeby producent nie sprzedawał tylko samych urządzeń, bo wtedy wiadomo, że te urządzenia mogą wcale nie pochodzić z jego produkcji. Ważne to jest, żeby to się rozrosło, żeby były również dostępne akcesoria i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wygląda to naprawdę dobrze, powiem Wam. Słuchajcie, obudowa. Obudowa
Rewelacja, wygląda super. Mamy tutaj pleksę 5 mm. Na trzech panelach mamy już tutaj oświetlenie w postaci takich profili LED. Zobaczcie, jak to jest wszystko wykonane. Tutaj wszystko jest zabezpieczone. Zaślepki, nie zaślepki. Full profeska, wiadomo. Ogromny wentylator, o naprawdę duży. Te wentylatory, słuchajcie, tutaj mamy na przykład no taki wentylator, nie wiem, 8 na 8 cm. No to sami zobaczcie, jaka jest różnica. I teraz co najważniejsze, chodzi mi teraz o funkcję, nie o instrukcję. Chociaż instrukcję chcę pokazać chociażby tak szybciutko, bo jest bardzo dobrze przygotowana. I to też jest, ja o tym wspominam, to jest ważne. Jest naprawdę przejrzyście, pięknie przygotowana, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że tutaj mamy oczywiście wszystkie elementy. Mamy również tutaj krok po kroku, jak to wszystko poskładać. Ale już tutaj widziałem w instrukcji, że to mnie najbardziej interesuje. Jest pokrywa otwierana do góry i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Dlaczego? Tutaj mamy obudowę zwykłą, to nie jest obudowa stricte do lasera, który tutaj jest, ale ona jest otwierana tak na magnesy. To nie jest złe rozwiązanie, ale chodzi o to, że tutaj góra nie jest otwierana i teraz włożyć coś, wyciągnąć jest ok, ale słuchajcie, sprzątać te wszystkie takie pozostałości z takich, wiecie, prac takich ażurowych, to jest naprawdę niewygodne i na początku sobie nie zdawałem z tego sprawy. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład pleksę u góry, góra 3 mm i tutaj już widzicie, co się dzieje. To zaczyna odchodzić, zaczyna pracować. Nie jest zła obudowa, nie powiem, ale tutaj wygląda to naprawdę solidnie. Każdy element jest tej samej grubości. Co dalej, słuchajcie? Oczywiście standardowo. Tutaj mamy cały zestaw. Mamy rurę Spiro, którą możemy sobie rozciągnąć tam do jakiejś długości. Mamy tutaj po kolei to wszystko do odprowadzenia dymu z obudowy. Laser 20-watowy już pokazywałem. I właśnie, słuchajcie, to jest mega, naprawdę mega. Ostatnio na filmach często o tym wspominam, bo to jest bardzo ważna sprawa. Nie wiem, dlaczego producenci zrezygnowali z tego. Cieszę się, że ten producent wrócił do tego rozwiązania. Tutaj generalnie urządzenie jest naprawdę, co chodzi o bezpieczeństwo, na wysokim poziomie, na najwyższym do tej pory. Wszystko się kwalifikuje do pierwszej klasy bezpieczeństwa. Możemy pracować bez okularów. Mamy tutaj wiele zabezpieczeń, chociażby ta pokrywa, chociażby to urządzenie, budowa tego lasera, ale zobaczcie, to możemy po prostu ściągnąć. Możemy po prostu ściągnąć i to, co Wam opowiadałem kiedyś na filmie, gdzie mi się po prostu nie udało, bo nie udało. Jeden projekt mi nie wyszedł podczas wypalania, może tutaj będzie to lepiej wyglądać. Bardzo drobne elementy potrafią wpaść między ten plaster miodu, postawić się na przykład tak i w momencie, gdy laser ten idzie, przesuwa cały projekt i wszystko idzie do śmietnika. Taka jest prawda, tak to jest. Tam rozważałem naprawdę przycięcie tych głowic. Nie istotne tam, ja sobie z tym poradzę. To nie jest problem, ale fajnie, że to jest tak rozwiązane. Tutaj możemy to ściągnąć i zyskujemy tutaj co najmniej 5 mm. Możemy również to odkręcić w razie czego, ale wiadomo, że ja będę raczej pracował z wspomaganiem powietrza. I teraz ważna sprawa, słuchajcie, tutaj jest pompa. Pompa jest to jako akcesorium, nie jest w zestawie, dlatego nie pokazywałem jej do tej pory. Ona sobie leży też tutaj na półeczce już jakiś czas, przyszła i jest. Teraz słuchajcie, tutaj tak, instrukcja obsługi, to już pokazywałem. Drugi kartonik to są materiały próbne, jest tam sklejka, jest blacha nierdzewna, można sobie tam testować i próbować. Tutaj mamy jeszcze oczywiście, co chodzi o samą obudowę. Mamy fajne amortyzatorki takie gazowe, siłowniki gazowe do podnoszenia tej klapy. I teraz zobaczcie, tak jak pokazałem wcześniej, na trzech panelach mamy oświetlenie. Tutaj mamy czujnik i no nie podejrzewam, tylko na pewno jest to czujnik otwarcia pokrywy. Super, kolejny element, co chodzi o bezpieczeństwo. Tradycyjnie tutaj mamy zestaw jakichś tam narzędzi, które nam pomogą w zmontowaniu tego wszystkiego. Proszę, jaki fikuśny śrubokręcik. Bardzo fajnie, ok. I słuchajcie, tutaj to jest najprawdopodobniej, czytałem troszeczkę o tym, jedno z ciekawszych rozwiązań, to mamy taki klucz USB. Musimy go zamontować tutaj, znaczy zamontować, po prostu musi być wsadzony do tego gniazda USB, żeby nam urządzenie po prostu zadziałało. Spytacie, po co to, komu, na co, ale no po co, no, chodzi o przede wszystkim już takie zastosowanie, wiecie, między dziećmi, między szkołach i tak dalej, to może być bardzo fajne. Kończymy, zabieramy klucz i nikt niepożądany bez naszej wiedzy urządzenia nie uruchomi.
A czy tam sobie to obejdą, czy nie obejdą, to jest już druga sprawa, ale generalnie dla najmłodszych może to być jakaś tam przeszkoda. Słuchajcie, co dalej? Myślę, że tu więcej, tutaj jeszcze jest ważna sprawa. Słuchajcie, tu są wszystkie te elementy montażowe, zawiasy i śrubki. I teraz tak jak w instrukcji, jeżeli ktoś się boi, bo czasami piszecie do mnie, że się obawiacie troszeczkę montażu, naprawdę tu jest krok po kroku, zobaczcie, to jest też ważne, jak jest instrukcja przygotowana, mamy krok czwarty, mamy opisane wszystko po kolei i mamy, to jest ważne właśnie, słuchajcie, są pokazane wszystkie śrubki, jak wygląda, jaki ma rozmiar, z jakiego jest pudełka i teraz tak to później wygląda, patrzcie, jakie fajne etykiety M4 na 55, także każda paczka ze śrubkami jest opisana, do tego fajna instrukcja, montaż będzie naprawdę przyjemny. Ja lubię naprawdę składać te maszyny fajnie, jak to rośnie na waszych oczach, możecie to po swojemu porządnie poskręcać, tak żeby, wiecie, to miało ręce i nogi, robicie to raz i tak już zostaje. Także nie przedłużam, składam, bo się już nie mogę doczekać, raz, dwa, jakąś fajną muzyczkę wam puszczę, ja biorę się za montaż. I proszę bardzo, tak wygląda złożona grawerka laserowa firmy Toka, model L2, laser 20W, moc optyczna 20W. Słuchajcie, super, pierwsze wrażenia ekstra. Powiem wam szczerze, konstrukcyjnie jest to jeden z najlepszych laserów, jaki składałem. Chodzi mi o konstrukcję, dużo świetnych rozwiązań, spasowanie idealne, naprawdę robi to wrażenie. Mówię wam szczerze, układ jest prosty. Mam zrobić film, ich nie interesuje, czy będzie pozytywna opinia, negatywna i tak dalej. Mam to zrobić po prostu po swojemu. Ja mówię, co widzę i co miałem przed chwilą w rękach. Słuchajcie, dużo fajnych rozwiązań. Za chwilę sobie to podłączymy.
Tak jak mówiłem, instrukcja naprawdę super. Dla totalnego laika to będzie również, nie będzie problemu złożyć taki laser. Takie fajne mamy tutaj naklejki, które nam podpowiadają, które elementy z której strony do siebie skręcać. Mamy to również tutaj, także idzie to ekspresowo i bardzo pomaga. Szczegół, ale bardzo fajne. Drobiazg, również dla mnie ważny, zapas śrubek. Śrubka Wam spadnie na podłogę, wpadnie gdzieś tam, nie ma problemu. Działacie dalej, bierzecie następną i będzie robota zrobiona. Także tak to wygląda. Nie mogę się doczekać, słuchajcie, żeby go podłączyć, chcę zobaczyć to oświetlenie. Naprawdę widać z każdej strony, jest przejrzyste, będzie dobra widoczność i teraz zobaczcie to, o czym mówiłem. Otwieramy sobie to, otwiera nam się to naprawdę szeroko. Z góry mamy dostęp, przesuwamy sobie to oczywiście tak. Zobaczcie tutaj ten łańcuch, jak to fajnie pracuje, to już naprawdę takie wygląda to bardzo profesjonalnie. I teraz patrzcie tutaj, jakie mamy piękny dostęp do całego tutaj wnętrza, do naszego przedmiotu, który żeśmy tutaj obrabiali. Wyciągamy go, ale przede wszystkim to sprzątanie, ta drobnica. No tutaj wiadomo, że tu będzie jeszcze plaster miodu. To również jest na stronie toka.com. Cały tam asortyment, cały osprzęt, różne przeróżne rzeczy. Na przykład taka pompka, którą jeszcze będę podłączał tutaj oczywiście. I tak to wygląda. Tutaj fajne siłowniczki, nic nam tutaj nie spada, nie opada. Tutaj na przykład mamy taką płytkę do ustawiania wysokości głowicy laserowej. Mamy tutaj przedziały, chodzi o grubość materiału od 4 do 6 mm i od 7 do 9. I nie wiem, nie widziałem tego w instrukcji, ale założyłem, że są tutaj te magnesy. Ten znaczek też jest mocowany na magnes, także ja sobie to będę tutaj zostawiał. Pewnie tak ma być, szczerze mówiąc, ale tego nie znalazłem, także będzie zawsze pod ręką. Również drobiazg, również fajnie i ciekawe. Dobrze, idziemy teraz z tej strony, teraz zajmiemy się naprawdę poważnymi sprawami. Ważnymi, może niepoważnymi. Tutaj mamy wentylator, który ma nam odbierać dym z wnętrza obudowy. Ja już go mam podłączonego, wystarczy tylko pstryknąć. To będzie pierwsze uruchomienie tej grawerki. Najpierw sobie sprawdzimy wentylator, później pójdziemy załączyć tylko tak bez komputera grawerkę. Chcę zobaczyć to oświetlenie tej kabiny, jak to wyjdzie. Także włączamy. Idzie. Rozpędza się. O matko, jaćka. Czekajcie w sekundę. Dobra, tak na szybko nic nie mam, mam kawałek papierka. Zobaczcie, co się dzieje. Nie no, ja Wam powiem, że mówiłem wcześniej, ten wentylator do dużego lasera, który jest tutaj, to jest jakaś pomyłka w ogóle, on nie ma startu. Tu jest naprawdę, powiem Wam, no myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze, wyłączmy to na chwilę, bo nie, niech to jeszcze chodzi. A my przejdziemy z przodu, włączymy ten laser, zobaczymy, jak działa to oświetlenie. I ja już tutaj podchodzę z komputerem, robię stanowiska do testów i zaczynamy testy. Dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Tutaj z boku mamy prosty panel. Włączamy. Proszę bardzo. Słuchajcie, to pod spodem to jest taka długa dioda sygnalizacyjna o statusie urządzenia. Ona nam będzie kolorami informować, czy wszystko jest w porządku, czy coś się dzieje z urządzeniem. On teraz nie jest podłączony do komputera, więc po prostu wariuje, ale w momencie odnośnie tych systemów bezpieczeństwa, jeżeli coś się będzie działo, czy to, nie wiem, wyczuje płomień, czy po prostu nasze urządzenie zostanie jakoś przechylone, czy cokolwiek innego, no to podejrzewam, że właśnie tak będzie to sygnalizowane. Ale to już z komputerem zrobimy takie szybkie próby. Zobaczymy, czy faktycznie ten czujnik otwarcia obudowy, bo to mnie bardzo interesuje, to jest w sumie najważniejsze, czy też zadziała. Także fajnie, powiem Wam fajnie, podłączam komputer i zaczynamy testy.
Dobra, słuchajcie, witam Was z powrotem. Na podsumowanie, dla Was to był jakiś tam szybki timelapsik z muzyką. Dla mnie to było 5 dni, a raczej nocy, bo jak wiecie, ja tutaj sobie przesiaduję nocą. 5 nocy testów. Trochę się rozpędziłem jak zwykle zresztą, ale wiadomo, że to się wszystko nie zmarnuje. Po kolei Wam pokażę, co się udało zrobić tym laserem, jakie są efekty. Powiem Wam o jego minusach, o jego plusach, jakieś takie krótkie podsumowanie. Wiadomo, że to jest, pamiętajcie, to jest prezentacja plus jakiś tam szybki test na start tej maszyny. Teraz oczywiście już tylko praca. Dobra wiadomość jest taka, że ci, co oglądają moje filmy, wiedzą, że buduję sobie tutaj takie stanowisko na kilka laserów i ten laser jak najbardziej tam wyląduje i będzie pracował. Będzie pracował, będziecie go widzieć w kolejnych filmach odnośnie mojego projektu, czyli czy na hobby można zarobić i tam się już za niedługo dowiecie, co dalej szykuję, jakie będą kolejne testy i tak dalej, w sensie oczywiście samego projektu, sklep internetowy i tak dalej. Wracamy do samego urządzenia. Słuchajcie, zacznijmy od omówienia samego urządzenia. Urządzenie ma zintegrowaną obudowę i to jest bardzo fajne i polecam takie rozwiązanie na dzień dzisiejszy wszystkim, którzy chcą mieć jeden laser gdzieś tam w swojej piwniczce, w swoim garażu, zająć się tym bardzo fajnym hobby. Tutaj macie gotowca, po prostu jest obudowa, dokupujecie sobie akcesoria, czyli pompkę, plaster miodu, to jest też również konieczne i można już zaczynać tą bardzo fajną przygodę. Obudowa naprawdę fajna, najlepsza obudowa z tych wszystkich, które mam. Dlaczego? Bo jest bardzo, słuchajcie, dobrze widać, co się dzieje w środku, co grawerujemy. Jest tutaj wszędzie oświetlone to wszystko. Mamy fajny dostęp, słuchajcie, tutaj otwiera się to naprawdę szeroko. Mamy dostęp tutaj do środka, czy wyciągnąć, czy włożyć. Nie ma to żadnego problemu. Mogłoby się wydawać, że to, słuchajcie, nie jest nic, że tak powiem, ważnego, wręcz przeciwnie, bo o ile włożyć i wyciągnąć to, co żeśmy zrobili, nie jest problem, ale posprzątać już te wszystkie okruszki z jakichś tam ażurowych takich projektów, gdzie wycinamy, słuchajcie, całą płytę, tam Wam później będę pokazywał, no to jest naprawdę ważne, żeby ten dostęp był. Tak jak opowiadałem to na filmach, no tutaj obudowa kiedyś wydawała mi się, znaczy ona jest dobra, fajnie wszystko, tylko jednak dostęp tylko taki to jest za mało. Tutaj, żeby włożyć, wyciągnąć, ok, ale sprzątanie jest tutaj naprawdę uciążliwe. W moim przypadku ona tutaj się nada idealnie, bo oczywiście ten laser będzie stał tutaj na tym laserze, także tutaj akurat może to być. Teraz szybciutko jeszcze, słuchajcie, o samym laserze. Mamy tutaj bezpieczeństwo, to jest też, słuchajcie, ważne, tego nie ma co pomijać. Obudowa plus ta osłona tego lasera, którą zakładamy oczywiście tutaj na te magnetyczne punkty, pozwala nam pracować bez okularów. Tak przynajmniej pisze producent. Oczywiście okulary są dołączone do zestawu. Mamy je tutaj jak najbardziej. Ja ściągając to, już zakładałem sobie tutaj okulary. Gdy się tam chciałem wpatrzeć, czy wszystko jest ok, no to wolałem już mieć okulary. To jest bardzo świetne rozwiązanie. Kiedyś było stosowane na samym początku praktycznie w tych pierwszych laserach. Każdych, teraz przynajmniej ten z tej firmy, co ja testowałem. Później producenci od tego odeszli, nie wiem dlaczego, bo w momencie, gdy mamy, słuchajcie, takie projekty, gdzie jest tego wypalania dużo i te elementy, które już spadają, mogą nam się gdzieś tam podnieść, no to gdy my mamy tutaj szczelinę około 3 mm, w zależności jak tutaj jest ustawione ta wysokość, ta ogniskowa, no to nam to zwyczajnie może zahaczyć, przesunąć projekt i możemy wywalać i materiał i zaczynać od nowa, co ja już niestety przetestowałem nieraz. Przy takich projektach, bardzo drobnych projektach, to są właśnie takie tego typu projekty, to się wtedy zdarza, ściągamy takie coś i pracujemy, wtedy już mamy tutaj dobre 10-15 mm, także super sprawa. Bezpieczeństwo, słuchajcie, sama pokrywa, słuchajcie, ma czujnik otwarcia. W momencie, gdy sobie grawerujemy, ktoś podejdzie nieświadomie, bądź my zapomnimy się, otworzymy pokrywę, tutaj cała akcja staje, laser się wyłącza. I nic się tutaj w środku, nic nam nie grozi. W momencie, gdy z powrotem zamkniemy, naciskamy przycisk, on kontynuuje sobie pracę. Czujnik, słuchajcie, przemieszczenia. Również gdybyśmy ten laser sobie podnieśli, ta sama sytuacja, laser się wyłącza. Jest to oczywiście związane z przypadkowym, nie wiem, no upadkiem tego lasera. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdyby zahaczamy o jakiś wąż, zrzucamy to wszystko, bo to nie jest aż takie, słuchajcie, bardzo ciężkie, zrzucamy to wszystko sobie gdzieś, no i ten laser nam świeci, znaczy oczywiście, no robi nam wielką krzywdę, także to jest ważne, w tym momencie laser jest również zabezpieczony i o ile dobra, tutaj z tymi urządzeniami z obudową
ta waga już jest troszkę większa, to wcześniej, gdy to były tylko lasery, sama rama, no to one były, te urządzenia, bardzo lekkie i to się mogło zdarzyć. To się mogło zdarzyć nawet przechodząc i zahaczając nogą o kabel zasilacza tutaj w tym urządzeniu. No i oczywiście w podobnych tego typu mamy już te zabezpieczenia i faktycznie one działają. Kolejne zabezpieczenie tutaj z tej strony. Tutaj z tej strony, słuchajcie, mamy ten klucz USB. Tu wyciągamy sobie ten klucz. Ja to widzę, słuchajcie, no, w jakichś takich bardziej publicznych miejscach. Szkoła, coś takiego. Wtedy opiekun zabiera klucz. Urządzenie sobie stoi dalej na swoim miejscu. Jest zabezpieczone. Dobra, słuchajcie, teraz minusy. Minusy. Jeden minus, który zauważyłem. Może to nie jest minus. To jest po prostu sprawa, o której warto powiedzieć. On generalnie jest zrobiony jest w ten sposób, że rama jest zintegrowana z, słuchajcie, z obudową. Tutaj poprzez te blaszki jest to poskręcane na stałe. Nic tam się nie rusza i tak dalej, i tak dalej. To również nam daje możliwość, taka budowa tego lasera, grawerowanie nim na przykład na stole, na jakichś dużych elementach można grawerować bezpośrednio napisy, nie trzeba nic kombinować. To jest fajne. Niektóre urządzenia zamknięte nie mają, nie dają takiej możliwości. Tutaj producent o tym pomyślał, bądź nie pomyślał, ale jest to możliwe. I teraz słuchajcie, normalnie po montażu on stał na takich nóżkach, czyli był tak 2 cm nad ziemią. I w momencie, gdy odbywało się tutaj grawerowanie, wszystko fajnie, pięknie, świetnie. Wyciąg, który tutaj, wentylator, który zapewnia nam wyciąg tego dymu, jest naprawdę mega wydajny. Naprawdę jest wydajny. Także wszystko to fajnie działało. Oczywiście u mnie przede wszystkim odbywa się w tych urządzeniach proces cięcia materiałów, a tak jak mówiłem, cięcie niestety generuje bardzo duże ilości dymu. I tutaj, gdy robiłem te zegary są wszystkie zrobione w rozmiarze takim maksymalnym 390 mm, czyli to jest praktycznie maksymalne pole robocze tego typu urządzeń, bo to jest zazwyczaj około 400 mm na 400 mm. Tutaj oczywiście wszystkie dane Wam podam, będę Wam podawał w filmie na planszach, które porobię, nie będę się tego uczył na pamięć, ale warto się z tym zaznajomić. Oczywiście link do tego urządzenia zostawiam w opisie, tam się dowiecie tego, co ja nie powiedziałem. Wracamy do tematu. I w momencie, gdy robiliśmy cięcie takiego, gdy robiłem cięcie takiego dużego przedmiotu i ta głowica laserowa była faktycznie blisko krawędzi, no to ten dym potrafił się wydobywać. Na szczęście pomyślałem, bo sam to montowałem, że tutaj są naprawdę krótkie gwinty i to nam umożliwia bardzo szybki demontaż tych nóżek i w tym momencie, słuchajcie, ta powierzchnia styku jest całkowita z blatem. Możemy sobie to fajnie zrobić. Ja generalnie będę jeszcze zamawiał blachy, takie 2 mm o wymiarach właśnie obrysu tego lasera. Do tego będą jeszcze przyklejone takie uszczelki, które, no, kawałek gąbeczki, żeby to naprawdę dobrze uszczelnić. Słuchajcie, prawda jest taka, że tak jak mówiłem, wentylator robi mega robotę, jest mega wydajny, ale gdy pracujemy 8 godzin, bo ja tutaj faktycznie robiłem po 8-9 godzin, on chodził non-stop wycinał, no to nie ma opcji, nie widzicie tego, nie czujecie, ale ten dym, taki mikrodym będzie zawsze w tym pomieszczeniu. Ja poznaję to po tym, jak wracam do domu i po prostu czuję ciuchy, one się nadają od razu do pralki. Także to naprawdę wszystko na plus. Przejdźmy teraz do wykonania moich projektów, które wykonywałem. Przede wszystkim, słuchajcie, HDF-ka, przede wszystkim to są projekty, które, tak jak mówiłem, wchodzą do mojego planu odnośnie tego eksperymentu, czy na hobby da się zarobić. Będzie to oczywiście jako jakaś tam oferta w sklepie internetowym, w jakiejś tam kategorii. Zegary, słuchajcie, zegary. Troszeczkę tych wzorów przetestowałem, strasznie mi się podobają. Super. Tutaj nie ma się generalnie do czego doczepić. On nie jest ani lepszy, ani gorszy. Po prostu działa tak, jak powinien działać. Jest mega dokładny. Nigdzie, ale to nigdzie nie miałem żadnej mijanki. Nic się nie wykrzeczyło. Nigdy ten laser nie zgubił komunikacji z komputerem, ani nigdy się nie zatrzymał bez powodu. Także to jest bardzo fajnie. Słuchajcie, sklejkowe rzeczy to już jest kwestia też materiału i jakości materiału. Wszystkie projekty, podkładki, naprawdę sporo ich porobiłem. Mamy tutaj takie naprawdę, słuchajcie, bardzo szczegółowe projekty, gdzie przyjrzyjcie się w tych liściach, jakie tu mamy ostre kanty tych liści i tutaj naprawdę, no, to jest po prostu mega, mega dokładne. Tutaj mamy różne, przeróżne wzory, tutaj mamy na przykład tego typu liście, również te środki tych liści, tych nawet najmniejszych liści, zobaczcie, przecież to nawet nie jest milimetr, także też bardzo fajnie to wyszło. Takie wzory, nowy wzór testowany, również ciekawy wzór, bo tutaj te środki to są
detale, które musiałem wyciągnąć. To jest odpad, ten środek, czyli taka milimetrowa kreseczka, bardzo, bardzo cienka. Po postukaniu, słuchajcie, nie musiałem tego gdzieś tam jakoś wydziubywać i tak dalej. Po postukaniu idealnie troszeczkę cygwy ten, jak najbardziej, bo to wiecie, to nie może tak działać, że jedną podkładkę będę ogarniał 5 minut. To musi być dobrze zrobione. Poza tym, słuchajcie, co? Grawerowanie. Grawerowanie to był również test odnośnie tego wilk na desce. Ja mam mieszane uczucia co do produktu, ale sam grawer wyszedł naprawdę mega. Słuchajcie, to jest taki grawer 3D, on ma taką fakturę, gdzieś takie około do milimetra w różnych miejscach. Tutaj mamy, nie wiem czy to jak to kamera pokaże, mam nadzieję, że będzie to widać w miarę. Także jak najbardziej, słuchajcie, niestety bardzo czasochłonny proces z tego typu grawerami, bo to się grawerowało ponad 3 godziny. Także tak to wygląda. Słuchajcie, dekoracje, jak widzicie, to jest na przykład dekoracja, która jest całkiem spora, a zrobiona jest na tym małym laserze. Tak to mniej więcej, słuchajcie, będzie wyglądało. Jest to napis oczywiście dla miłośników kotów. Takie elementy idą tu bardzo szybko. Tutaj mamy kolejne kociaki. Mamy L, O, V, E. I mnóstwo zegarów. Ja teraz wezmę kamerę, słuchajcie, pokażę Wam jeszcze tak raz, dwa te wszystkie produkty. Zobaczycie, przyglądniecie się samej jakości po prostu wykonania tego przez to urządzenie i będziemy pomału kończyć. Dobra, tak jak mówiłem, przelecimy raz, dwa po tym, co mi się tutaj udało zrobić. Tak naprawdę to nie jest jeszcze wszystko, ale już tutaj nie mam miejsca po prostu na tym stole. Zobaczcie, zacznijmy tutaj od tej tablicy jeszcze zamówiona przez mojego kolegę. Tablica jak tablica, taką już robiłem, ale tutaj gwiazdki, zobaczcie, naprawdę wyszły idealnie, a ta gwiazdka ma około 5-6 mm, także super. Tak jak pokazywałem, tak jak widzicie teraz, słuchajcie, projekty z HDF-ki, wszystkie wzory zegarów, które testuję, tutaj mamy nasze tematy, tutaj jest typowy zegar dla Majsterkowicza, piłka nożna, gitara, muzyka, ten mi się bardzo podoba. To jest również HDF-ka, tylko w takim dębie. No i oczywiście nasze ulubione koty i dużo, dużo więcej, które jeszcze, o tutaj mamy jeszcze zegar, słuchajcie, dla wędkarzy oczywiście. Także tak to wygląda. Do tego takie urządzenie się nadaje jak najbardziej. Na pewno, słuchajcie, wyląduje nie tutaj, tylko wyląduje, słuchajcie, tutaj z tej strony, na tym laserze, tu będzie cała instalacja, całe tutaj takie centrum do tych małych wszystkich produktów. I dobrze, moi mili, myślę, że na tym będziemy kończyć pomału tą prezentację grawerki laserowej Toka L2 o mocy 20 W. Laser bardzo ciekawy, bardzo fajne urządzenie, tak jak mówiłem, fajny start, jeżeli ktoś planuje mieć jedno urządzenie, to tylko tego typu urządzenia, czyli zabudowane, to już mamy z głowy, nie musimy osobno robić ani kupować zabudowy, a wierzcie mi, że to jest rzecz niezbędna, szanujcie swoje zdrowie, dbajcie o to, dym trzeba odprowadzić w maksymalnej ilości, żeby go było jak najmniej, oczywiście bezpieczeństwo jeszcze, które zapewnia ta obudowa, jest również dla nas bardzo, bardzo ważne. Dobra, tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne filmy, również z udziałem grawerki laserowej Toka L2. Zapraszam Was również do opisu filmu, tam dowiecie się szczegółów. Jeżeli uda mi się zdobyć jakiś kod rabatowy, to oczywiście go tam umieszczę. Linki wszystkie, opis i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję firmie Toka, współpraca była bezpłatna, jest to czysty barter, także to co powiem na tym filmie jest tylko i wyłącznie moją sprawą. Powiedziałem tak jak to czuję po 5 dniach, powiedzmy nocach testów, ja jestem naprawdę zadowolony z tego urządzenia, chodzi tak jak powinien chodzić, tak jak mówiłem, jest to ciekawe urządzenie dla majsterkowiczów, dla hobbystów. Dobra, teraz to już naprawdę koniec tej prezentacji, słuchajcie, jeżeli ktoś wytrzymał od początku do końca, to piszemy komentarz oddechy do dechy. Ja Wam bardzo dziękuję, nowych widzów zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeżeli interesują Was takie tematy oczywiście, zobaczcie sobie inne filmy na moim kanale i jakby co, to widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!